Witamy Was w 12 odcinku podcastu Queer Story, historia osób LGTB+. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Dziś na dobre ruszamy z naszym queerowym, hollywoodzkim serwisem plotkarskim. A na warsztat bierzemy złotą erę Hollywood, ale też lata 50., gdy machina hollywoodzkiego przemysłu rozkręciła się na dobre, idąc krok w krok z surowym systemem cenzury zwanym kodeksem Hayesa, który miał sprawić, że filmowi bogowie i boginie stały się wzorami do naśladowania dla każdego przykładnego Amerykanina i Amerykanki. Oczywiście zachęcamy do przesłuchania ostatniego odcinka, jeśli nie wiecie, czym był kodeks Hayesa. Pytanie, czy to zadanie udało się ówczesnym spin doktorom? No bo do pewnego stopnia tak, bo na ekranach tamtych dekad faktycznie nie znajdziemy praktycznie żadnej dobrej reprezentacji nieheteronormatywnych osób, a gazety plotkarskie, często podlegające studiom filmowym, ochoczo brały udział w propagandzie, powielając na przykład kompletnie lub częściowo zmyślone heteroseksualne romanse, jak w przypadku Katharine Hepburn i Spencera Tracy'ego, o których właśnie dzisiaj opowiemy, czy, jak opowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, te gazety pisały o rozwiązłym kawalerskim życiu Cary'ego Granta, które nie było prawdą i zresztą nie byłoby jakoś specjalnie nawet obyczajne, ale nie było aż tak złe, jak, ewidentnie, jak wieloletni związek z Randym Scottem. No, wszystko to brzmi, jakbyśmy naprawdę byli serwisem plotkarskim, ale nie spłycałbym aż tak naszych motywów, bo to właśnie ludzie w przemyśle filmowym są siłą rzeczy bardziej widoczni i na podstawie ich życiorysów, mimo panującej ówcześnie cenzury, represji i dyskryminacji osób homoseksualnych, mamy możliwość wytropienia i przeanalizowania tego, jak w ogóle wtedy osoby nieheteronormatywne żyły. No nie będzie to też, trzeba powiedzieć, najbardziej miarodajne, no bo nawet gdy aktorzy i aktorki całkowicie podlegali studiom filmowym, byli jednak tymi wyjątkowymi jednostkami, którym pewnie wolno było trochę więcej. No tak, no artyści. Życie większości aktorów zdecydowanie do obyczajnych nie należało. Skandal gonił skandal, pełno było seksu, alkoholu i narkotyków, o czym po prostu nikt nie wiedział przez kodeks Hayesa. Oczywiście orientacja seksualna nie miała tu żadnego znaczenia, ale nas będzie po prostu interesować nieobyczajność nieheteronormatywna. Zaczniemy od kontynuowania wątku lawendowych małżeństw z poprzedniego odcinka, kiedy mówiliśmy właśnie o Cary'm Grancie, ale opowiemy o przypadku trochę innym i zagadkowym, które nazwałabym lawendowym romansem. Mowa jest o związku Katharine Hepburn i Spencera Tracy'ego, którzy pojawili się razem w aż 9 filmach. Tracy miał żonę i 2 dzieci. I brukowce uwielbiały rozpisywać się, może na polecenie studiów filmowych, o tym, że mimo iż kochał do szaleństwa Hepburn, jego katolickie wychowanie nie pozwalało mu opuścić żony. I ten tragiczny związek dwóch gwiazdorów trwał niemal 3 dekady. Zresztą ja wcześniej słyszałam o tej historii właśnie w takim kontekście, o wielkiej historii miłosnej, trochę platonicznej w Hollywood, która była taką wyjątkową historią jak na tamte czasy, w sumie może na obecne również, że to był naprawdę piękny związek. No i też o nim pisali wszyscy biografowie Hepburn, ona sama w swojej autobiografii wzmacniała ten mit. W ogóle na Wikipedii jest oddzielny artykuł o tym samym romansie. Możemy w sieci znaleźć mnóstwo z ich wspólnych zdjęć, z profesjonalnych sesji fotograficznych i mnóstwo artykułów, które o tym opowiadają. Czyli co, ta najpiękniejsza historia miłosna miałaby być takim właśnie lawendowym romansem? No, są podstawy do tego, żeby tak twierdzić, bo dzisiaj wiemy, że oboje byli prawdopodobnie homoseksualni, albo przynajmniej biseksualni, z mocną preferencją do relacji jednopłciowych. Tracy, według Scottiego Bowersa, naszego głównego informatora, był w wieloletnim związku z aktorem Johnem Derekiem i nieraz podrywał samego Bowersa. Według niego, też zaznaczmy, że jego świadectwo jest uważane za wiarygodne, mimo że mówi wiele skandalicznych informacji o znanych osobach, ale uważane jest za wiarygodne, bo było niejednokrotnie weryfikowane przez różnych badaczy czy osoby żyjące w tamtych czasach.
Więc według niego relacja Hepburn-Tracy'ego była niezaistniałą nigdy bajeczką, którą stworzyli spin doktorzy i dziennikarze na usługach studiów filmowych w celu ukrycia ich homoseksualności. W innym miejscu pisze o Hepburn, że na przestrzeni lat umówił ją z około 150 kobietami. Z większością spotykała się raz lub dwa i prosiła o znalezienie nowej kochanki. Dobrze, ale w takim razie proszę podać chociaż jedno imię, bo no jakoś nadal chcę wierzyć w tą miłość. W miłość Hepburn i Tracy'ego? Tak. Dobrze. Możesz, dam ci inną historię miłosną, w którą możesz uwierzyć. Mhm. Miłość Katharine Hepburn i Phyllis Wilburn, która była sekretarką Katharine i z którą był w związku przez niemal 4 dekady. Czyli dłużej. Tak. Niewiele wiemy o tej relacji, ale pewne tropy są. Hepburn powiedziała swojemu przyjacielowi, zresztą gejowi, Jamesowi Prideaux, że ona i Phyllis są jednością. Namalowała też obraz przedstawiający dwie mewy i zatytułowała go Ja i Phyllis. A z tyłu było zdanie napisane odręcznym pismem: uważam to za swoje arcydzieło. No dobrze, ważne. Albo te mewy, albo ten związek. Nie wiemy tego, co miała na myśli. W biografii Williama Manna, Kate, the woman who was Hepburn, jest napisane, że Katharine Hepburn była bardzo prywatną osobą, ale włożyła bardzo dużo wysiłku w to, by wydawało się, że jest odwrotnie. Więc można by uznać, że uwydatnianie romansu z Tracym było właśnie tym wysiłkiem mającym ukryć jej relacje homoseksualne. Dodatkowo ona, udzielając wywiadów czy rozmawiając z biografami, często opowiadała, że była trochę jak chłopak. Kiedyś na przykład ścięła swoje włosy na krótko, lubiła ubierać się po męsku i nie czuła się dobrze w spódnicach. Była wysportowana i lubiła rywalizować z chłopakami. No więc dobrze, no całkiem mnie przekonałaś. Trochę rujnujemy tutaj ten mit najpiękniejszego romansu. Chociaż właściwie nie wiemy, może do pewnego stopnia on był prawdziwy. Bardzo możliwe, że przynajmniej była to jakaś głęboka przyjaźń. Właśnie. No tylko już nie wiemy. Się nie dowiemy. Przechodząc trochę dalej, możemy teraz opisać inny model, inną historię, którą reprezentuje Marilyn Monroe. Oh boy. Teraz uważa się, że ta seksbomba była biseksualna, choć są tropy, które mogłyby wskazywać, że zdecydowanie wolała relacje z kobietami. Nie wiemy, czy i jak dużo rolę w tym miały jej traumatyczne doświadczenia z mężczyznami, również traumy z dzieciństwa. Wiemy natomiast, że powiedziała, że nigdy nie miała orgazmu z żadnym mężczyzną. Miała natomiast podobno przelotne romanse z John Crawford, Barbara Stanwyck, Marlene Dietrich, Judy Garland, Brigitte Bardot, Jane Russell czy Annie Baxter, a nawet podobno udało jej się uwieść heteroseksualną Elizabeth Taylor, która nigdy wcześniej ani później nie była z kobietą. Zresztą obie te panie były rywalkami. Marilyn Monroe zwierzyła się swojemu psychiatrze, co zostało nagrane, że ze wspomnianą już Crawford miały jedno erotyczne zbliżenie. A gdy następnym razem ta druga chciała więcej, Monroe zdecydowała się skończyć tą relację. Nie ufała jej, więc Crawford nie była z tego zbyt zadowolona. Ale też to jest ciekawe, bo to jeden z niewielu przykładów, kiedy mamy taki namacalny dowód. Nie czyjeś relacje, opowieści, czy też plotki, ale po prostu nagrany głos Marilyn Monroe, która o tym mówi. Więc trzeba zauważyć, jak w sumie, że była bardzo swobodna w mówieniu o tych relacjach z kobietami, bo wiedziała, że te rozmowy będą nagrane. Ta biseksualność, w sumie dosyć otwarta, moim zdaniem dobrze też dopełnia to, co powszechnie wiadomo o Monroe, o jej apetycie na miłość, o takim poszukiwaniu miłości, ciepła, bliskości wszędzie, gdzie było to możliwe. Inny przykład funkcjonowania osoby też pewnie biseksualnej, albo przynajmniej mającej duży, dość znaczący epizod homoseksualny w swoim życiu, jest Clark Gable. W Hollywood mówiło się o nim jako o najbardziej męskim mężczyźnie, któremu zdarzało się powiedzieć publicznie coś homofobicznego i nie chciał nawet wystąpić początkowo w Przeminęło z wiatrem, bo reżyserem miał być wcześniej George Cukor. Ten George?
Właśnie on, jeszcze do niego wrócimy. Homoseksualista? Właśnie on. A jednocześnie na początkach swojej kariery Clark Gable był, jak to ujął autor książki Clark Gable, Tormented Star, David Brett, był gay for pay, czyli prostytuował się po prostu, dość notorycznie podobno, żeby wkupić się w łaski wpływowych mężczyzn. No tak, trzeba było zrobić jakąś karierę. No i najlepszy sposób. Inna rzecz, która mogła jakoś zaburzyć jego poczucie męskości, była taka, że w akcie urodzenia przez przypadek wpisano mu płeć żeńską, co jednak skorygowano później. To znaczy akt, nie płeć. Nie wiemy więc, czy był osobą interpłciową, czy cis mężczyzną. Już się tego też nie dowiemy, ale znając George'a, mógł się poczuć nieco niepewnie. Nawet jeśli mowa jest tylko o pomyłce szpitalnej i właśnie nadrabiać, on jest takim właśnie modelem osoby biseksualnej, przynajmniej takiej, która miała homoseksualny epizod w swoim życiu, która stara się ukryć to, kreując ultramęski wizerunek z domieszką homofobii. A nawiązując jeszcze do interpłciowości, bo padło już to słowo, że przygotowując się do tego odcinka, próbowaliśmy poszukać też historii innych osób interpłciowych, transpłciowych, niebinarnych w starym Hollywood, ale naprawdę było to dla nas ciężkie zadanie, więc chyba musimy po prostu kontynuować w tym odcinku tą binarną historię. Teraz opowiemy o kolejnym cispłciowym aktorze, Roku Hudsonie, który w sumie, tak jak Clark Gable, trochę chował się za takim doskonałym męskim wizerunkiem. Zresztą jest on jednym z głównych bohaterów serialu Ryana Murphy'ego Hollywood, o czym wspominaliśmy też w ostatnim odcinku. Niestety jego prawdziwy życiorys ma niewiele wspólnego z tym przedstawionym w serialu. Rock w młodości nie miał swojego partnera, publicznie się nie wyautował, co w sumie też nie jest jakoś dziwne. A zamiast tego miał wielu przypadkowych kochanków, którzy jak on mogli uchodzić za hetero. Prawdopodobnie przez liczbę kochanków, często znajdowanych na planach filmowych, dziennikarzom tabloidowego pisma Confidential udało się przygotować w 1955 roku materiał, który miał wyautować Rocka przed całym krajem. Jednak agentowi Rocka, Henry'emu Wilsonowi, udało się zatrzymać historię. Zaraz po tym incydencie Rock poślubił sekretarkę Wilsona, Phyllis Gates. Ich małżeństwo trwało 3 lata. Phyllis nigdy potem już nie wyszła za mąż, w sumie. Stało. No, trauma. Można powiedzieć, że było to podręcznikowe, lawendowe małżeństwo. Z tego co wiemy, Rock nie miał stałego partnera aż do lat 70. W 1984 roku dowiedział się, że ma AIDS i ostatecznie przyznał się do tego publicznie. Mimo, że nigdy się nie wyautował, jego otwartość w sprawie AIDS, jego jako gwiazdora filmowego, supermęskiego i takiego hetero, była ważna dla środowiska gejów. Z Rockiem Hudsonem łączy się jedna dość zabawna plotka dotycząca Joan Crawford, która jest uważana za czołową lesbijkę Hollywood, która mówi o tym, że Joan Crawford miała wkraść się nago pod prysznic do Rocka Hudsona i powiedzieć mu na ucho: zamknij oczy i wyobraź sobie, że jestem Clarkiem Gable'em. Jest to na pewno potwierdzone info. To już na marginesie, ale jest jeszcze jedna plotka dotycząca Joan Crawford, że zagrała ona podobno w lesbijskim erotycznym filmie, za którego nieujawnienie studio MGM zapłaciło 100 tysięcy dolarów. A mówiąc o starym Hollywood, nie możemy pominąć sensacyjnej historii relacji Jamesa Deana i Marlona Brando, o której, jak mi się wydaje, wspomniałam już w pierwszym odcinku tego całego podcastu. Z książki James Dean Tomorrow Never Comes możemy dowiedzieć się, że biseksualny Brando i homoseksualny Dean, chyba akurat w tym przypadku możemy ich tak określić, mieli spotykać się na seks sadomaso. To pasuje akurat do rzekomej wielkiej chęci kontroli ze strony Brando. Tak. James miał ponoć prosić nawet o przypalanie papierosem, nie mówiąc już nawet o grach psychologicznych i rozkazach wydawanych mu przez starszego aktora. Według ich wspólnego znajomego, Aleka Wildera, zdecydowanie byli parą. Choć nie istniał w ich słownikach termin wierność. Uważał, że Jimmy naprawdę kochał Marlona. Możliwe, że jednak bez wzajemności, bo Brando kochał tylko samego siebie. Inny przyjaciel, Stanley Haggard,
porównał relacje między aktorami do zabawy w kotka i myszkę. Jimmy według niego był jak zakochany szczeniaczek. Ciągle był przy Brando. Sam Brando po śmierci Dina, a przypominamy, że tęsknił w wieku 24 lat, zaprzeczył takim pogłoskom. Chociaż w sumie co miał zrobić, bo pewnie jego kariera byłaby skończona w Hollywood, gdyby to potwierdził. Pewnie tak. W jednym z wywiadów stwierdził, że ledwo go znał i nigdy nie byli przyjaciółmi, a Dean może rzeczywiście próbował się do niego zbliżyć, iść w jego ślady. A teraz czas na kolejną, chyba już ostatnią plotkę, bo w końcu dzisiaj jesteśmy serwisem plotkarskim. Ta jest już naprawdę bardzo sensacyjna. Otóż James Dean podobno miał trójkąt z Waltem Disneyem i Georgem Cukorem, reżyserem My Fair Lady. I to jest oczywiście kolejna potwierdzona informacja. Jak najbardziej. Ale nie wiem, być może. W sumie czemu nie? Dokładnie. A ja teraz bym zmienił trochę temat tego odcinka i skupił się także na ikonach gejowskich, bo wielu gejów, zarówno kiedyś, tak samo jak i teraz, no, wybiera sobie właśnie z tego panteonu Hollywood często jakieś ikony. Jakieś bóstwa. No, według mnie takim wielkim przykładem w tamtych czasach była Judy Garland. No i niektórzy mogą się zapytać, czemu? Przecież i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Sam się na tym zastanawiałam i można tylko jakoś połączyć różne fakty. Garland, na przykład, która zaczęła karierę jako nastolatka, nigdy nie była uważana za symbol seksu. Tak jak na przykład nie, Lana Turner. Sama nie czuła się ładna. Nie do końca potrafiła odnaleźć się w świecie Hollywood. Jej życie było przepełnione bólem, który maskowała mieszaniną leków, co powoli doprowadzało ją do końca. W bólu i tym niezrozumieniu Judy przez świat wielu gejów w sumie mogło zobaczyć siebie. To trochę jak w historii świętego Sebastiana. Fantastyczna analogia. Oczywiście. Zresztą możemy też to odnaleźć współcześnie, jak wybieranie na ikonę gejowską Britney Spears. Judy przemawiała do gejów również swoim kampowym, mocno przerysowanym, teatralnym wyglądem. A sama historia Czarnoksiężnika z Oz z kultową postacią Dorotki i piosenka Somewhere Over the Rainbow mocno zapisały się w naszej kulturze. Tak, i ciekawym zbiegiem okoliczności było również to, że pogrzeb Judy Garland odbył się dzień przed wydarzeniami w Stonewall w 1969 roku. Wtedy to właśnie wielu gejów wyszło na ulicę upłakiwać ją. A sojuszników i sojuszniczki było oczywiście trudno w czasach przed Stonewall. We wcześniejszych latach za pewnego rodzaju sojuszniczkę można uznać było zaangażowaną w politykę lewicowo-liberalną Lauren Bacall. Aktorka nie bała się na przykład przyjąć roli biseksualnej kobiety w Młodym Człowieku z Trąbką z 1950 roku. Zresztą po Stonewall przez długi czas również ciężko jest o jakichś sojuszników i sojuszniczki. Mało kto wspierał nas tak otwarcie, jak na przykład Madonna, która ryzykowała poniekąd swoją karierę. No, znaczy teraz właściwie sojusznictwo jest właściwie pożądane, jest, żeby nie powiedzieć modne, a w czasach, o których dzisiaj opowiadaliśmy, bycie jak wsparcie w jakikolwiek sposób osoby nieheteronormatywne prawdopodobnie równało się z końcem kariery. I fajnie zauważyć taki zwrot, że teraz ryzyko końca kariery to raczej Homofobia. to powiedzenie czegoś homofobicznego publicznie. Jak wtedy Clark Gable sobie gadał takie rzeczy publicznie. O queerowych historiach w filmach i sam Hollywood po Stonewall nie będziemy już tutaj mówić, bo to zupełnie inny, bardzo szeroki temat. Zainteresowanych odsyłamy do dosyć łatwo dostępnego filmu dokumentalnego The Celluloid Closet. Dziś żegnamy się już z Wami. Do następnego razu. Pa!